panuje takie przekonanie, że taka symboliczna interpretacja Księgi Rodzaju to jest współczesny wynalazek po teorii Darwina, po to, żeby jakoś ugotować biblijną narrację, że tak powiem. Chciałbym pokazać, że coś takiego było od początku chrześcijaństwa. I od początku chrześcijaństwa ojcowie bynajmniej nie sądzili, że przynajmniej nie wszyscy, oczywiście byli tacy, coś sądzili, bynajmniej nie był to powszechny pogląd, że stworzenie się wykonało w ten sposób, jak jest opisane w Księdze Rodzaju literalnie. Tak? I tutaj postaram się przejechać przez niektórych ojców. Zacznę od II wieku, Teofil z Antiochii. Tutaj w zasadzie nie tyle o samym Księdze Rodzaju, co mówi w ogóle o tym, jak czytać Pismo Święte. I powątpiewa, czy należy tak bardzo się przywiązywać do swoich interpretacji, tak? Że ten człowiek, choćby posiadał dziesiątki tysięcy ustaw, albo dziesiątki tysięcy języków, nie jest w stanie dokładnie wyjaśnić sensu opowiadania o opisu dzieła stworzenia dokonanego w ciągu 6 dni. Tak? Także ogrom Boga jest tak wielki, że zostało powiedziane przez Boga. Uczyńmy człowieka, lecz bez określenia, jak to się stało. Czyli wyraźnie to z Antiochii mówi, że interpretacja ściśle, przynajmniej literalna, nie jest tą interpretacją właściwą. No i tu jest taka jakby refleksja. Bóg więc, jak już powiedzieliśmy, umieścił człowieka w ogrodzie, tak jest literalnie w Księdze Rodzaju, aby go uprawiał i strzegł, polecił mu, by spożywał wszelkie owoce. Zakazał mu jedynie kosztować owoców z drzewa poznania. Przeniósł go także z ziemi, z której był uczyniony, do raju. To jest czasem umyka nam, że w Księdze Rodzaju jest coś takiego, że stwarza go z ziemi, czy z prochu ziemi, z pyłu ziemi, z błota ziemi i przenosi do tego raju. Jakby nie zostaje w tym miejscu, w którym został stworzony. Dając mu okazję do postępowania w doskonałości, a tak, aby poprzez zastanie stał się doskonały. Został nawet nazwany Bogiem. Mógł wstąpić do nieba i posiąść nieśmiertelność. Człowiek bowiem został stworzony w stanie pośrednim. Ani całkowicie śmiertelny, ani całkowicie śmiertelny. Lecz zdolny dostanie się jednym i drugim. Podobnie zresztą jak i sam raj. Jeśli chodzi o piekło, został stworzony pośrodku między niebem a ziemią. Czyli sugeruje, że to opowiadanie o stworzeniu świata i o grzechu pierwotnym jest opisem pewnej raczej sytuacji człowieka, czy też wyboru człowieka. Niekoniecznie w sensie historycznym takim, że tam coś, tylko to jest sytuacja egzystencjalna człowieka, że albo również rodzaju ludzkiego w szerszym sensie, że został stworzony jakby taki czysty, ani śmiertelny, ani nieśmiertelny, tak? I po prostu od jego wyboru zależało, gdzie będzie, tak? Na dole jest ten mój komentarz niekoniecznie słuszny, że niekoniecznie Teofil uważał, że raj był na ziemi. Nie wiadomo, czy chodzi o ziemię w sensie terytorium, czy w sensie w ogóle za światem. Nie mówię to o terenach, jak pewnie. Między niebem i ziemią. Tak, właśnie, pomiędzy niebem a ziemią, nie? Ciekawe miejsce, nie? Cytaty związane z tą tezą. No, wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z trochu ziemi i tron jego nozdrza tchnień życia. Ten troch ziemi w oryginale to jest bardziej muł, coś takiego. No i jeżeli by ktoś na siłę chciał ewolucji szukać w Księdze Rodzaju, to jest świetne miejsce, tak? Bo że prawdopodobnie w tej pierwotnej zupie tam po raz pierwszy, tak? Natomiast ja uczytam tej interpretacji, bo jestem przekonany, że Mojżesz nie... zresztą nie Mojżesz pisał, ale że Mojżesz auto natchniony na tematy biologiczne nie widział więcej niż jego żyjący w tym samym czasie ludzie, tak? I rzeczywiście mamy, że wydaje, bo potem już jak z grzeszem, to wydali go z ogrodu Eden, żeby wydał tę ziemię, z której został wzięty, czyli jakby wrócił do tego miejsca, gdzie był, nie? Tajemniczy zapis dosyć. No imię Adam, dwa słowa. W zasadzie jest to słowo związane z ziemią niewątpliwie. Został stworzony z tego pół ziemi i tak dalej. Ale ono się pojawia dopiero po wygnaniu z raju. To jest ciekawe. Wcześniej nie mówiło o Adamie. I w zasadzie to słowo w takim swoim etymologii to się chyba nazywa,
zasadzie jest rzeczownikiem nogi. Czyli to nie jest słowo w czasie pojedynczym, tak? Co jeszcze nie, oczywiście nie znaczy, że to dotyczy grupy, to był zawęgnący wniosek, ale coś znaczy, no, jest do czego dochodzić, tak? No, ale Adam też znaczy człowiek. Tak, ale ja mówię o etymologii tego słowa, tak? Tak, rzeczywiście człowiek w pewnym znaczeniu również mężczyzna może znaczyć, nie? Również jest jakieś pokrewieństwo z czerwonym kolorem. Być może z czerwonym kolorem gleby, nie? Ale to możemy spekulować tylko. Nie? Zwróćmy się do stwierdzenia o stanie człowieka po stworzeniu. To było, że ani pośredni, ani śmietany, ani śmiertelny. W innym miejscu, na ten sam temat. Człowiek więc nie został stworzony śmiertelnym, ani nieśmiertelnym z natury. Gdyby bowiem Bóg od początku stworzył go nieśmiertelnym, wtedy uczyniłby go Bogiem. Gdyby natomiast stworzył go śmiertelnym, wtedy Bóg byłby przyczyną jego śmierci. To jest bardzo ciekawa myśl, że sugeruje, że jakby śmiertelność jest naszą winą i w tym sensie grzech pierwotny, tak? Jak w tym sensie to nie rozumiem? Słucham? Jak w tym sensie? To znaczy, że to pokazuje wyraźnie, że śmiertelność jakby jest naszą winą, czy naszym wolą, tak? Nasz wybór. Skutkiem naszego wyboru. Tak, może to w ten sposób może, tak? Natura uległa skażeniu, ponieważ skoro człowiek miał nad nią panować, była od niego zależna, tak? I on mówi trochę tak, wychodzi z tego, że człowiek ma panować nad ziemią. I w ogóle opowiada o tym, że jak każdy władca panuje nad ziemią i on jest tam, ten władca jest kiepski, znaczy nad królestwem, ten władca jest kiepski, no to królestwo się psuje, nie? I dlatego ziemia została też jakby skażona, nie? Gdy zaś człowiek powróci znowu do swego stanu naturalnego i przestanie grzeczyć, wtedy również i zwierzęta odzyskają swoją pierwotną godność, tak, nie? To tam nawiązuje do tego, wilk zamieszka tam z barankiem i tak dalej, nie? Taki wygląd. Słuchajcie, taka ciekawostka. Czy się zastanawialiście kiedyś? Zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego lepiej. Czyli w tą stronę, na wschód, do Rai, nie? Potem człowiek zgrzeszył, nie? I wydalił go z ogrodu Eden z powrotem. Czyli na zachód, nie? Ale Cheruby postawił na wschód od Edenu i ten miecz wojujący. Dlaczego? Człowiek nie mógł zrobić do raju. Może wejście było. Nie? Ciekawostka taka. Nie? Być może, prawdopodobnie wiąże się to z symbolicznym znaczeniem w ogóle wschodu. Nie kieruje po kierunku świata, w sensie takim dosłownym, tylko że wschód jako coś wzniosłego. Takie było rozumienie starożytnych, nie? Także ten, ale ciekawostka jest. Ja to dopiero zauważyłem, właśnie przygotowując się do tej. Hieronim tłumaczy, że to słowo może oznaczać również najpierw, a nie wschód, ale współcześni bibliści uważają to za błędne. Nie umiem tutaj rozstrzygnąć, no, nie jestem biblistą. Dalej, święty Ireneusz, to jest początek II wieku. Jeśli rozprawiając o naturze materii twierdzimy, że Bóg ją stworzył, nie popełniamy błędu. Nauczyliśmy się bowiem z pism, że Bóg posiada władzę nad wszystkimi rzeczami. Jednakże skąd ją wziął, w jaki sposób ją utworzył, znaczy tą materię, na ten temat pismo niczego nie wyjaśni. Koniec. Tertulian. I pierwotny świat idealny. To w Polonice przeciw Marcjanowi, temu, o którym mówiłem, że tam tą uczy blokować tą babkę tam. Przytaczam dwie sprawy z mówką rocznik do rozznania na przyszłość naszym przeciwnikom. Jedną, dzięki której przyszłe sprawy są tymczasem głoszone zamiast przeszłych. Moje bóstwo przysługuje, by uważało wszystko, co postanowiło, za doskonałe, ponieważ nie ma w nim różnicy czasu. Czyli sugeruje, że niekoniecznie ta pierwotna świętość i doskonałość należy do przeszłości, że była w przeszłości ten i potem stało się coś i ten świat się niedoskonały, tylko co do zasady to, co stworzył Bóg, jest święte jakby i dobre, tak? Bo bóstwo jakby nie ma w bóstwie różnicy czasu. Nawiasem mówiąc, nie imponują zawsze faceci z drugiego wieku, którzy mówią, że czas to jest tylko sposób naszego postrzegania świata, tak?
no bo ja rozumiem w XX wieku względność i tak dalej, nie? Ale, ale wtedy do tego dojść, no to szacun, nie? W nim bowiem jedynie wieczność kieruje jednolicie stanem czasu, a proroczej boskości jest właściwie raczej to, żeby widzieć naprzód, gdy patrzy na to, co jest spostrzeżone, jakby już wymazane. To jest, żeby to, co jest przyszłe, na wszelki sposób pokazać, jak powiedział przez Izajasza, mądrość Boża. Podałem grzbiet mój bijący i policzki moje policzkujące. Tutaj nawiązuje Tertulian do tego, że jakby ofiara Chrystusa ma impact czasowy w obie strony, nie? Chrystus umarł, został zabity 2000 lat temu, ale dzięki temu zostaną zbawieni również ludzie, którzy żyli powiedzmy 6000 lat temu. Nie? Także jego ofiara, skutki w obie strony czasu się rozciągają. Poznacza są. Tak. Także w jego koncepcji opis stworzenia jest archeologiczny. Tak? Stworzenie świata, kuszenia Adama, grzech, którego rodny stoczenie Lucyfera, to jest wszystko w Bożym teraz. Więc z punktu widzenia Boga. Czyli wydarzenia opisywane w Księdze Rodzaju, dzisiaj byśmy powiedzieli, są pozanaturalne. Nie są reportażem ze stworzenia, ale raczej przypowieścią o charakterze tradycyjnym, czyli takim mądrościowym jakby. I mówi o relacji Bóg stworzenia. Z naszego punktu widzenia, choć Bóg faktycznie człowiek zaistniał po dinozaura, tak? To sama relacja Bóg stworzenia, w której postanie stworzenia przedstawiane jest człowiek, jako tego stworzenia kolona, pojawia się wraz ze stworzeniem, tak? A nie miliardy lat po. Czyli jakby człowiek jest koloną stworzenia nawet już od czasów, w pewnym sensie, kiedy jeszcze nie istniał człowiek jako taki, tylko kiedy były na przykład pierwotniaki, tak? Dla Boga. Dla Boga, z punktu widzenia Boga, tak? Znaczy, a czy to nie jest tak, że tutaj mamy te pierwotniaki, o których tutaj wspomniałeś, ale Bóg przewidział ewolucję, która doprowadzi do powstania człowieka i jakby to jest tutaj zawarte. Tak, tak, dokładnie, bo popatrzcie, dużo ciekawszym sposobem, że tak powiem, i chyba bardziej wymagającym sposobem, że do Boga tam i tak jest łatwe, ale, ale jest stworzyć coś takiego, że się rozwinie w to wszystko, co jest, nie? I stworzyć od razu to, co jest, nie? I to jest przykład, nie? Że na przykład zwykle tłumaczymy z Apokalipsy. Wszyscy mieszkańcy Ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w Księdze Zabitego Baranka. Jednak dosłowny przekaz tego tekstu jest, wspiera wersję właśnie tą atemporalną, ponadczasową, że ten baranek jest zabity od założenia świata. Tak? Zgadza się, tak jest. On jest zabity od założenia świata. Nie? I to mało tego, jest to w dwóch miejscach. Jest także tak? U świętego Piotra w pierwszym liście. Takie tak, samo. Tak, tak, tak. Więc to nie jest tylko jedno miejsce, gdzie jest takie wyrażenie. Jak tam z czasem? No, tak, tak. Dobrze. Jak tam dobrze, może polecę dalej, bo tam tych slajdów mam. No to jest to właśnie to. A też to katabole jest kosmos. Tak, tak. Tak. Dobra, dalej. Święty Bazylii Wielki, to już jest IV wiek. Jak stwórczy Boga, według świętego Bazylego, to pewien rodzaj impulsu takiego, wprowadzenia pewnych właściwości w przyrodę. Wiecie co, słuchałem wykładu znanego fizyka, niestety nie pamiętam jego nazwiska, który mówił, że, bo mówił o tym, że no tak, te prawa świata są tak doskonale, właśnie takie, taką symfonią, nie? Ale mówi, że no to jeszcze od biedy tłumaczy ta słowa i moc zasada atomiczna, tak? Natomiast on mówi, że największym cudem jest, że w ogóle są jakieś prawa fizyki. Że z punktu widzenia fizyki, jeżeli się od zera do tego podejdzie, to największym cudem jest, że w ogóle istnieją jakiekolwiek prawa fizyki. Nie? No, no, ja to, i to w pewnym sensie święty Bazylii Wielki do tego nawiązuje, nie? Pomyślmy o Słowie Bożym. Pozostaje czynne i skuteczne aż do dziś. Ono działa w tej chwili. Stworzenie cały czas jest jakby ten. A nawet aż do końca wieków, jak piłka popchnięta przez kogoś w stronę uchwałości, zaczyna toczyć się w dół wskutek swojego kształtu i spadku terenu i nie zatrzyma się, póki nie dotrze do płaskiego miejsca, też natura wszystkiego, co istnieje, wprawiona w ruch jednym doskalem. Nawet nawet nie widziałem, że w IV wieku już mieli piłki. Ziemia czekała, aby zdobyć leśne stworzenia z tą mocą, którą otrzymała od Stworzyciela, ale czekała na oznaczony czas i na Boży rozkaz. Nie? Czyli no, tezy, które dzisiaj wielu by kwestionowało, tak? Ziemia czekała.
Ten sam Boży rozkaz także dziś panuje nad ziemią, czyli te prawa są cały czas, tak? Każdego roku okazuje swą moc wydawania ziół, nasion i drzew. On mówi, że pewnym obrazem tego jest to, że jest zmienne pole roku, jest na rok. To ciągle jakby Bóg robi, tak? Z punktu widzenia fizyka jest zasada nienaznaczoności. Nie jesteśmy w stanie ocenić wielkości pędu i masy i położenia cząstki, tak? Z punktu widzenia Boga nie ma zasady nieoznaczoności, ponieważ On zapewnia funkcjonowanie każdej cząstki we wszechświecie, również tej zasady nieoznaczoności zresztą, tak? Oczywiście święty Bazyl nie znał fizycznych podstaw pochodzenia wszystkiego, tak? Ale dopuszczał wspólne pochodzenie gatunków, nie? I wspólne pochodzenie gatunków czyniło je jedną rodziną, nie? Pisał tak archeologów, nie? Na przykład, nie? Także przeciwia się jakby współczesnym teoriom, że tam owszem jest mikroewolucja, ale międzygatunkowej nie ma, nie? No oczywiście nie znał to, bo nic nie mógł się sprzeciwiać, tylko mówię, że ta koncepcja, tak? No i Origenes, tak? Największy teolog swoich czasów, ponieważ na starość trochę był chyba, no nie powiem ten, ale chociaż niektórzy twierdzą, że ta krytyka Origenesa nie jest zbyt, że go nie zrozumiano. Nie szał to. W czasie, kiedy to pisał, był największym teologiem swoich czasów i pisał tak, któż by tam, kto myśli rozsądnie, uznał za stosowne stwierdzenie, że dzień pierwszy, drugi, trzeci z wieczorami, rankami, o których wspomina pismo, były bez słońca, bez księżyca, gwiazd, a pierwszy dzień nawet bez nieba. Czy znajdzie się taki prostak, który by sądził, że Bóg niby jakiś rolnik zasadził drzewa w raju, w Edenie na wschodzie oraz posadził tam drzewo życia? To znaczy widziane, dotykane drzewo, aby ten, kto jest z tego drzewa za pomocą materialnych zębów, otrzymał życie. A ten, kto jest z tego drzewa, zdobył wiedzę dobrej i zła. Straszne słowa i to takie dość mocne, nie? Co się zaś tyczy opowiadania, że Bóg po południu przechadzał się po raju i że Adam zbił się pod drzewem, zaiste sądzę, że nikt nie ma wątpliwości, iż pismo przedstawiło je przynośnie, aby w ten sposób wskazać na pewne tajemnice. Również znanie Kain oczes przed oblicza Boga wyraźnie skłaniają do słownego czytelnika, by zastanawiał się, co oznacza oblicze Boga i w jaki sposób ktoś może od niego odejść. Abym jednak nie musiał zwiększać ponad miarę objętości dzieła, nad tym pracuję, każdy, kto ma ochotę, może łatwo zebrać z Pisma Świętego fakty opisane tak, jakby się wydarzyły, a jednak nie należy stosownie i sądnie wierzyć, iż mogły się tak wydarzyć w sensie historycznym. No tak, oczywiście. Przełom drugiego i trzeciego wieku, tak? No trzeci wiek, pierwsza połowa trzeciego wieku. No 184-253, no tak, miał 16 lat, jak się zacząć trzeci wiek. Tego rodzaju opisy, przepraszam, tak mówię cytat, ale jestem, są dosyć częste, są również w księgach ewangelicznych, gdy mowa o tym, iż diabeł postawił Jezusa na wysokiej górze, aby pokazać mu stąd wszystkich królestwa świata i chwałę. Czyż uznamy, że mogło się stać w sensie dosłownym, tak? I diabeł zaprowadził i tak dalej. Nie wszystkich królestwa świata, nam i tak dalej, widział, nie? Jeśli mamy szukać również rzeczy niemożliwych, to znajdujemy wzmiankę o zwierzęciu zwanym kociołowcem, które wcale nie istnieje. No. Tutaj Kamil trochę zakwestionował tą tezę. A Mojżesz pozwala je jeść jak inne czyste zwierzęta. I o gryfie, o której nikt nigdy nie wspominał, ani nie słyszał, żeby wpadł do zwierzęcy. I faktycznie jest to w prawie Mojżeszowym, tak? No i tam przytacza inne, tam nikogo nie pozdrawiajcie i tak dalej, i tak dalej, nie? Tutaj jest o tym koziorożcu, nie? Jednorożcu oczywiście. A dlaczego ja pisałem koziorożcu? Dobra, nie szoka. Niech nikt nie przypuszcza. Niech nikt nie przypuszcza, że taki sąd wypowiadany o wszystkich tekstach i twierdzimy, że żadne opisanie zdarzenia nie miało miejsca. Myśmy też odpowiedź na początek jest taka polemika, no tak, ale jeżeli to nie było, to może Jezus też jest martwista, tak? On mówi, nie, no to nie znaczy, że wszystko jest ten. Ponieważ określone zdarzenie nie odpowiada rzeczywistości. Że żadnego prawa nie można przestrzegać co do litery, ponieważ określone prawo w rozumieniu dosłownym jest niedorzeczne albo niemożliwe. Lub że to, co zostało napisane o Zbawicielu, nie miało miejsca w świecie widzianym. Tak? Więc tak mówi, nie, to nie o to chodzi, Origenes. Należy się starać określić cały sens, łącząc w sposób duchowy opowiadanie o faktach według litery niemożliwych z faktami, które nie są historycznie niemożliwe, ale prawdziwe. Bo i one mają sens przenosić na równi ze zdarzeniami, które dosłownie nie miały miejsca. Jesteśmy, powiem zdanie, iż całe boskie pismo ma sens duchowy, lecz nie całe ma sens cielesny. To jest odpowiedź na to, co Kamil cytał na temat nieomylności pisma, tak? Również te fragmenty, które
nie są historyczne, mają sens duchowy, bo one przekazują ważną wiedzę. W wielu miejscach widać jasno, iż sens cielesny jest niemożliwy, dlatego czytelnik powinien podchodzić do ksiąg świętych z rozumną uwagą i przekonaniem, że są to pisma boskie. Tak? Czyli czy zapomnieć, tak, to są pewnie odmiany. Tak? Święty Bazylii, doktor kościoła IV wiek. Mówi tak, to milczenie Biblii o stworzeniu, o sposobie stworzenia, służy ćwiczeniu naszego rozumu, abyśmy wychodząc z takich wielu danych poczuli się wezwani do odkrywania prawdy. Bardzo piękne. Tak? Także tak, piękne zdanie, nie? Że nie podał wam Bóg dokładnie wszystko, jak zostało stworzone, tylko macie tutaj rozum i teraz poznawajcie, tak? Tutaj ten fragment na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię, widzę, że notatki zestawiłem sobie. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ten bezład i pustkowie nie oznacza czegoś takiego, że na przykład to jest pustynia, czy coś takiego. Raczej, no dzisiaj byśmy mogli to przyzywać do bezładności materii, coś nieuporządkowanego, taka materia nieuporządkowana, tak? I mówi święty Bazylii, ziemia jako i pismo święte była niewidzialna rzecz, nie dokończona. W ten sposób interpretuje to ten bezład i pustkowie. Tak. Odwołam się tu do pewnego Syryjczyka. Słowo syryjskie jest tu bowiem bliższe znaczenie terminu hebrajskiego. Lepiej więc oddaje znaczenie Biblii. Przez wyrażenie unosił się Duch Boży, unosił się, tak to pamiętamy. Syryjczycy rozumieją, przenikał naturę wody, tak jak ptak zasłaniający jajka swoim ciałem udzielającym siły życiowej przez swoje własne ciepło, czyli jakby Duch Święty ogarniał tą materię, tak? W ten sposób zbliżamy się najbardziej, jak tylko można, do znaczenia słów Duch unosił się. Mamy przez to rozumieć, że przygotował naturę wody do wydania istot żyjących. Słuchajcie, prawie rewolucja, tak? Nie? Jest to wystarczający dowód dla tych, którzy pytają, czy Duch Święty brał aktywny udział w stworzeniu świata. O jakiego Syryjczyka chodzi? Prawdopodobnie o Efrema, tak? Duch Święty ogrzewał wody pewnego rodzaju ciepłem życiowym, aż doprowadził je jakby do wrzenia. Wskutek intensywnego ciepła, oczywiście nie chodzi o temperaturę, intensywnego ciepła udzielił im płodności. Podobnie jest działanie trwogi. Wysiaduje na jajka, a stało się płodne wskutek ciepła. Tak? Takie porównanie. Cóż za intuicja. Teoria ewolucji mówi, że życie powstało właśnie w wulkanach, gdzieś pod ziemią, więc to ogrzanie. Tak, ryftowe ogrzanie. Także ja zawsze jestem pod wrażeniem, jak często intuicja i wszystkościowo wyprzedzają wiedzę przyrodniczą. Nie? Dalej, święty Bazylii. Potem ten heksamentny tak działał specjalnie właśnie o stworzeniu. Płodność ziemi jest jej doskonałym dokończeniem. Wzrost wszelkiego rodzaju roślin i wyjałych wysokich drzew, zarówno pożytecznych, jak i nie dających owoców, słodki zapach kwiatu i przyjemne kolory, wszystko to, co nieco później na rozkaz Boga ujawniło się z ziemi, aby upiększyć ją jako wspólną matkę tego wszystkiego. Kiedy mówimy o głosie Bożym, o słowach, o rozkazie, o Bożym języku, nie oznacza to dźwięku, który wydobywałby się z organu mowy, ani drgania powietrza wskutek ruchu języka. To po prostu oznaka woli Boga, że jeżeli nadajemy jej kształt rozkazu, to tylko dlatego, aby lepiej pouczyć duszę słuchacza. Nie? Także tezy takie naprawdę te. Dalej idziemy. Grzegorz z Nysy. Siła życiowa zespoliła się z naturą fizyczną według pewnego następstwa. Najpierw wlała się w naturę pozbawioną czucia, następnie zrobiła krok wyżej, wstępując w świat uczucia, a w końcu osiągnęła inteligentne, rozumne istoty. Nie? Jaka teza, nie? Ale ciekawe, jak to po grecku, ta siła życiowa. Nie jestem. Bardzo to ciekawe jest, no bo potem ja coś będę mówił o tym. Świetnie. Pierwszy opis stworzenia to stworzenie całej natury ludzkiej, a nie pojedynczego osobnika. Pismo mówiąc, że Bóg stworzył człowieka za pomocą nieokreślonego terminu, ukazuje całą ludzkość. To stworzenie nie zostało jeszcze nazwane Adamem, jak to mówi dalsze opowiadanie. Imię nadane stworzeniu nie było indywidualne, ale ogólne. Przez powszechną nazwę natury każe nam rozumieć, że dzięki Bożemu przewidywaniu i mocy w pierwszym stworzeniu została zawarta cała ludzkość. Więc on wcale taką tezę. On nie mówi, czy najpierw jeden Adam został stworzony, czy jakaś grupa, czy coś. On nie mówi w ogóle. Mówi, że w ogóle to opowiadanie nie mówi o facecie.
tylko o ludzkości. Tak? Przy okazji o naturze małżeństwa, trochę mówi podobieństwo do Boga, ale to nie mam chyba czasu to omawiać. Jak poszczególny człowiek jest określony ciężarem ciała i miarą dla niego są wymiary substancji, które osiągają się tak samo jak powierzchnia ciała, jak u mnie, podobnie sądzę, że jakby w jednym ciele Bóg dzięki swojej przewidującej mocy zawarł całą pełnię ludzkości w tym opowiadaniu. I o tym właśnie mówi Pismo w Słowach. Stworzył Bóg człowieka, na obraz Boży go stworzył. Obraz Boży nie istnieje bowiem w jakiejś części natury, ani łaska w jakichś zewnętrznych przyjawów, ale ta moc rozciąga się na cały rodzaj ludzki. Cała więc natura rozciągająca się od pierwszych do ostatnich jest jednym obrazem tego, który jest. No i gdyby nie grzech, nie byłoby drugiego stworzenia, tak? Jakby, tak, on, znaczy on w ogóle dochodzi do wniosku, że w pewnym sensie to drugie stworzenie w płciach, nie? Jest jakby w pewnym sensie czymś osobnym. Ciekawe, że współczesne te najnowsze teorie ewolucyjne mówią, że największym, dlaczego być może jesteśmy unikami we wszechświecie, być może, dlaczego to jest tak mało prawdopodobne, między innymi dlatego, że bardzo specyficzny musiał być przypadek, żeby powstały dwie płcie w ogóle w naturze. Nie mówię o człowieku, tylko w ogóle w naturze. I to był pewnego rodzaju warunek, no, z gorszych kroków. No, ale to tak w marginesie. Może tutaj nie będę wchodził, bo mogę nie zdążyć, tak? No i dochodzimy do świętego Augustyna, który ten temat dużo napisał. Dużo napisał również rzeczy, które literalnie chyba się ewolucji by sprzeciwiały. I mówię, że nie. Natomiast pewne rzeczy pisał w ten sposób, nie? Znaczy po pierwsze, Augustyn nie ufał swojej interpretacji Pisma Świętego, tak? Mówił, że takie zastrzeżenie wyczynił, że jeśli bym w tych pismach spotkał coś, co wydawałoby się być przeciwne prawdzie, czyli Pisma Świętych, nie wątpiłbym, że albo tekst jest skażany, albo tłumacz nie uchwycił sensu, albo ja bym nie zrozumiał. Nie? Czyli on nie mówi, odrzucam poznanie przyrodnicze, tylko mówi zaraz, jest rozbieżność między tym a tym, jakbym złapał, to znaczy, że coś jest nie tak. Może tekst jest skażony, może tłumacz nawalił, a może ja coś nie zrozumiałem, muszę zmienić moją interpretację. Nie? Przestrzegał, aby niczego nie twierdzić lekkomyślnie i gdy coś jest niepewne, nie głosić tego zapewne. Podstawowa zasada, nie? Dlaczego? Bo takie głoszenie jest antywemenizacją. Jeśli przetwierdzą przeciwnika na błędzie w tych sprawach, tu chodzi o sprawy przyrodnicze, on mówił o filozofach, ale to jako odpowiednik naszych naukowców, nie? Które świetnie znają, jeśli usłyszą, jak wygłasza od swojej niemądre opinie, powołując się na nasze Pismo Święte, jakże będą mogli uwierzyć temu Pismu, gdy mówi o zmartwychwstaniu umarłych, o nadziei życia wiecznego i o Królestwie Niebieskim, z które uważają stronnicę Biblii za pełne błędów w tych sprawach, które można poznać przez doświadczenie i niezawodne rozumowanie. Czyli mówi, nie mówcie, że w Piśmie, znaczy dzisiaj bym pewnie powiedział, że w Piśmie Świętym jest, że nie ma ewolucji, bo ktoś, kto się na tym zna, powie, że w takim razie w Biblii jest są głupoty i w ogóle nie będzie chciał nawet słuchać na trzecie części. I to się niestety dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest dużo fundamentalistów protestanckich. I rzeczywiście sam doświadczyłem na własnym tym, że w takim na przykład świecie technokratycznym, jakim ja się poruszam, jako informatyk, chrześcijanin był uważany za takiego lekko teorii spiskowych, nie, że tam właśnie. W wyznaniach pisał też, że autorzy biblijni oznajmiają nam o czymś słowami, mogą pośród nas powstać dwa rodzaje sporu. Spór o to, jak naprawdę było i spór o to, co właściwie chce powiedzieć ów pisarz. Czym innym jest zastanawianie się, jak się dokonało stworzenie, a czym innym jest badanie, co Mojżesz chciał powiedzieć tym, którzy mieli go czytać i słuchać. Co się tyczy pierwszego rodzaju sporu, niech odejdą ode mnie wszyscy, którzy fałsz biorą za wiedzę. Czyli mówi, ale też nie jest tak, że jak ktoś filozof mówi, czy naukowiec, gdzie byśmy powiedzieli, to na pewno należy to przyjmować od razu i zmienić swoje interpretacje. Najpierw najpierw zbadajmy, czy w ogóle Polacy, tak? Co się tym, tak, którzy mnie mają, że Mojżesz głosił nieprawdę i ci odejmą, nie? Mojżesz głosił prawdę, tylko no, musimy go właściwie zrozumieć, nie? Wielkie szkody i niebezpieczeństwo, gdyby chrześcijanin wygadywał głupstwa, rozmawiając o tym i udąc się, że przekazuje ojciec Pisma Świętego.
Należy za wszelką cenę unikać sytuacji, gdy inni widzą, że chrześcijanie mieli się, jak to się mówi, o całe niebo, z trudem powstrzymywaliby śmiech. Najbardziej zastydzające jest nawet nie to, że wyśmiewają się człowieka, który błądzi, ale że ci, którzy nie podzielają naszej wiary, myślą, że to nasi autorzy natchnieni głoszą takie rzeczy. A wtedy z wielką szkodą dla tych, o których zbawienie zabiegamy, krytykują autorów Biblii, jako niedouczonych i odrzucają ich. Najgorsze, że ci tacy właśnie zapaleńcy, wtedy, gdy bronić to, co jawnie fałszywie mówili, z lekkomyślną niedostępnością próbują powoływać się na Pismo Święte jako dowód. Cytują nawet z pamięci całe długie fragmenty, a których myślą, że potwierdzają ich wypowiedzi, tak? Nie rozumiejąc, jak tego co mówią, ani co stanowczo twierdzą. Nie byłaby to walka o nauczenie płynące z Biblii, ale o nasze własne nauczanie. Pragnęlibyśmy nagiąć jej nauki do naszych, podczas gdy do nasze nauki powinniśmy nagiąć do Pisma Świętego. No i tak dalej, i tak dalej. Nie? Nie sposób wyrazić jakimś źródłem kłopotów i smutku dla istotnych wierzących, są tacy lekkomyślni, zrozumieni chrześcijanie, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także tutaj takie mam trzeźwe uwagi, pastoralne nawet, nie? No i tak dalej. Niebezpieczny to jest niebezpieczny błąd, nie? Ale z drugiej strony mówi, że niebezpieczny jest błąd taki, że młodzi chrześcijanie są zapatrzeni w tych filozofów i co oni powiedzą z kolei, tak, to przyjmują jak w Ewangelii, tak? I patrzą na nich jak na ludzi wielkich, napełniają się zgadą na ksiąg biblijnych, nie? Także, no, także dalej. Ogólna zasada. Każdy dobry i szczery chrześcijanin, gdziekolwiek znajdzie prawdę, rozumie, że należy ona do jej Pana. To jest święty Augustyn oraz, czyli to, co nazywamy zasadą dezertera, prawda, Piotra. O. Nie znam religii ponad prawdę. Cytowany jesteś już. No, nie ma większej religii ponad prawdę. Klasyk. Jak? Nie ma większej religii ponad prawdę. Tak. O kurczę, tego... A święty Augustyn w sensie stosował do tych nauk, tak? Nie będzie nic sprzecznego z wiarą w takim przypuszczeniu, chyba że nie zbita prawda nauk przyrodniczy zaprzeczy temu. Choćbyś tam mówił, nie można uczyć, nie? Ale chyba że nie zbita prawda nauk przyrodniczy zaprzeczy temu. Czyli to stawia jakąś hipotezę, jeszcze pamiętam o co tam chodziło, i mówi tak, no, nauki przyrodnicze mogą zaprzeczyć, ale zaznaczam, nie zbita prawda nauk przyrodniczy, tak? Także też wyważenie. Gdyby tak do tego doszło, oznaczałoby, że nauczania tego nie było nigdy w Piśmie Świętym, ale jest to tylko opinia wysunięta wskutek naszej niewiedzy, tak? O, właśnie, chodziło o istnienie świata materialnego przed zaistnieniem Słońca, konkretnie rozważał. Się zastrzegał. Gdy wypowiadam te słowa, to obawiam się, że mogą mnie wyśmiać ci, którzy mają wiedzę naukową w tych kwestiach lub przez tych, którzy łatwo ich wyjść w omawianych faktach. Czyli ma granice swojej. Widzi, że ma granice kompetencji, nie? Chciałbym zauważyć, że to w zasadzie dotyczyłoby głoszenia nauk, ale nie dotyczy kompletnie własnego wierzenia. Czyli ja mogę wierzyć tak, ty możesz wierzyć tak, ale sam błąd polega na tym, że się głosi swoje poglądy. To prawda, ale również wiesz, pewna postawa pokoleń jest konieczna, tak? Że coś wykombinowałem w Biblii, myślę, że to wszystkie grezje biorą prawie, nie? W każdym razie nie jest dla Augustyna jakimś problemem nauka, tak? Jeśli na podstawie wiarygodnego świadectwa mogą dowieść jakiś faktor z dziedziny nauki przyrodniczej, wtedy pokażemy im, że nie jest to sprzeczna z naszą Biblią. Taką praktykę proponuję apologetyczną. Tak? Bo nie czytałem w Ewangelii, że Pan powiedział to słowo pocieszyciela, który by was pouczał o biegu słońca i księżyca. Chrześcijan chciał wykształcić, nie matematyków. Święty pisarz, albo raczej Duch Boży, który przez nich mówił, nie chciał pouczać ludzi o tych rzeczach, to jest o istotnej naturze świata świętego, jako nie mających dla zbawienia żadnego pożytku. Tak? Tym, którzy podnosiliby zawód, że coś co się rozwija, na przykład ewoluuje, to Bóg tego nie stworzył, Augustyn podaje analogię królów. Mówi, że mówi się, że miasto zbudował Konstantyn, a to tam jakiś powiedzmy inny cesarz, tak? Chociaż no, siłą rzeczy no, nie budowali oni osobiście, tylko po prostu siłą swoich decyzji postanowili, że zostały zbudowane i tam tysiące ludzi zaiwaniało, nie? I on mówi, że mimo to oni są tymi budowniczymi. Bóg tak samo, tak? Nie musiał tego robić, tam lepić tego człowieka dosłownie, nie? Z tego błota, tylko ustanowił pewne prawa, pewną swoją decyzję woli i w ten sposób został stworzony, nie?
taki przykład biblijny, nie? Że Bóg obiecuje, to ja mówię Jeruzalem, będziesz zaludnione i miastem ludzkim będziecie odbudowane, ja podniosę Jeruzalem. No i Bóg odbudowuje, ale jak? I oni powiedzieli, wstańmy, budujmy i nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy. Czyli Żydzi zbudowali to Jeruzalem. To nie tak, że Bóg ich postawił i jak domek dla dalej kierzą węg w tej Jeruzalem, prawda? I właśnie do tego nawiązuje Augustyn, nie? Biskup Siemieniewski komentuje, że to jest rozróżnienie tak zwanej przyczyny metafizycznej od bezpośredniej, fizycznej, nie? Że ta decyzja Boga jakby, no jest tą przyczyną jest decyzja Boga, a niekoniecznie jego działanie takie fizyczne, bezpośrednie, tak? Czymś innym jest być założycielem stworzenia, to już biskup Siemieniewski jeszcze nie jest sercem Kościoła, i kierować nim od wnętrza bytu z najważniejszego punktu. Kto to czyni, ten jest jedynym stworzycielem. Bogiem. Czym innym jest zmieniać bieg wydarzeń z zewnątrz zgodnie z siłami i możliwościami udzielonymi przez Boga. Bez wątpienia wszystko to, co widzimy, już zostało stworzone na początku, jakby w sieci spodników, które jednak przejawiają się tylko wtedy, gdy zachodzą sprzyjające okoliczności. Tak? Czyli ustanowienie pewnych zasad, pewnych praw, pewnych możliwości, pewnych possibility, tak? I to wstaje. Zresztą bardzo polecam książki na ten temat biskupa Siemieniewskiego, bo naprawdę są orzeźwiające. Wprawdzie trzeba powiedzieć, że żeby to nie skłamać, Augustyn uważał na przykład, że różne gatunki mają różne myślenie, że Bóg stworzył jako niebezpośrednią krowę na przykład, tak? Ale jakby te nasiona, to wstępne stworzenie, że to były różne gatunki, nie? W ten sposób, że to były jakby osobne nasiona, nie? No i oczywiście mówi, że zbyt dziecinnie byłoby myśleć, że Bóg cielesnymi rękami w mógł utworzył człowieka. Biblia oddziela w swoim opowiadaniu to, czego Bóg nie oddzielił w swoim akcie stwórczym. O co chodzi? To jest taka niejasność mała, bo w Biblii my tłumaczymy zwykle, że w pierwszym dniu Bóg stworzył niebo i ziemię, a potem się okazuje, że dalsze jest on, że stwarza i stwarza, nie? Pewne przesłanki takie językowe pozwalają, jak właśnie to zauważał Augustyn, pozwalają stwierdzić, zwłaszcza syryjskie, że tam nie ma mowy o pierwszym dniu, tylko że Bóg stworzył ziemię w jednym dniu, a potem jest już tylko narracja, opis, poema. Natomiast stworzenie jakby nastąpiło w jednym momencie, jest jednym aktem woli twórczy, a to potem to jest już jakby no, pewnego rodzaju konsekwencje, nie? Tutaj jakby symfonia między on przemówiło, wszystko się stało i zaczęło istnieć, a ojciec mój działał aż do tej chwili, ja działał. Gdyby Bóg przez ułamek sekundy przestał nas utrzymywać, stwarzać, utrzymywać w istnieniu, to byśmy przestali istnieć, tak? Po prostu cały czas jesteśmy dynamicznie stwarzani. To, że istniejemy. Czyli wniosek Augustyna. 6 dni to nie jest opis chronologiczny, tylko literackie z podziałem na rodzaje, wyliczenie wszystkiego, co zostało stworzone w jednym dniu, czyli w jednym momencie. Bóg wyrzekł słowo i stworzone zostało wszystko. Tego jak jest z czasem stoję? No, 10 minut łatwo. Dobra. No i mówi, że być może ten dzień stworzenia należy zrobić jako wszelki czas, być może wszystkie przemijające wieki są zawarte w cudzysłowie. No tak deliberuje Augustyn, nie? I tak dalej. Wydaje się, że doskonale można włączyć z ewolucją intuicji świętego Augustyna wyrażoną w obrazie wysiadywania świata przez Boga. Czyli wraca to, co wcześniej tutaj już tam ojca przytaczałem, tą kwokę wysiadującą, tak? Tłumaczenie greckie i łacińskie mówi o Duchu Świętym, że unosił się nad wodami, znowu wracam do tego. W języku arabeńskim, który jest zbliżony do hebrajskiego, słowo to nie oznacza unoszenia się, ale raczej wysiadywanie. Jest to podobne do zachowania ptaka, który wysiaduje jajka, tak? Czyli zupełnie tak jak na poprzedni, nie pamiętam, który tam się dościał, tak? Należy się strzec, by nie sądzić, że tchnienie Boga unosiło się jakby w przestrzeni materialnej jakiegoś miejsca. Ale jako siła efektywna i wytwarzająca, żeby to nadczuć się unosiło, doszło do skutku i zostało wytworzone. Czyli on nawet w pewnym miejscu Augustyn podmówuje to do woli artysty, nie? Że takimi hałaniami, oczywiście nie wiem, że później, ale powiedzmy hałaniami, tak? Zanim wyrzeźbił, to już w jego umyśle to było, tak?
Zresztą to co wiemy, że zanim tam powstałeś, to już cię znam, nie? Piśmie. No i najważniejsza koncepcja. Ziarna zakodowanego. Czyli cokolwiek zaistnieje, to Bóg po prostu stworzył pewne ziarna, tak jak na przykład ziarno dębą stworzył i przyrozumiało drzewo, to stworzenie polegało na tym właśnie, że stworzył pewne ziarna, pewne prawo, materię, prawo do nich, tak? I tak jak w ziarnie zawsze jest już zawarta cała roślina, choć musi się dopiero z niego zwinąć z biegiem czasu, by można ją było dostrzec, tak samo pierwotne stworzenie mogło zawierać przyszłe gatunki, tylko choć początkowo ukryte, miało się rozwinąć dopiero później, tak? Czyli Bóg znowu... Plan ewolucji. No właściwie tak, taka intuicja, nie? Czyli stworzenie jest na początku, ale to nie znaczy, że ono jest stworzenie w takiej postaci widzimy, tak? Nawet mówi o kształtowaniu się tego, co jest pod wpływem warunków środowiska, to jest prawie dla mnie, tak? Dobrze. Augustyn ma takie ewolucyjne stworzenie, oczywiście nie znam pojęcia. Za stworzenie winy ma się twórczy. Jeśli widzimy stworzenia, które rozmaicie działają w czasie zgodnie z naturą i właściwą, to wynika to z zasad, które jakoby ziarno Bóg w nich zasiał, w tych stworzeniach. Kiedy to przemówił, że wszystko powstało. Mamy sobie wyobrażać, że kiedy Bóg stworzył wszystkie rzeczy jednocześnie, świat już zawierał wszystko w sobie, co będzie później. Nie? Czyli to nie tylko niebo i słońce, księżyc i gwiazdy, ale także wszystkie istoty, których woda i ziemia miały wydać z siebie. No. Ja wiem, że to jest daleko idące porównanie, ale to przyrównanie do wielkiego wybuchu, to w pewnym sensie tak było. Tak? Wszystko, co istnieje, było tak. Wszystko, co pojawiło się z biegiem czasu, znam obecnie jako dzieła, które wykonuje Bóg aż do chwili obecnej. Czyli wykonuje cały czas dynamicznie. Wszystkie te rzeczy w ziarnie już wcześniej są obecne, choć nie widziane. No i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, no bardzo wraca święty Augustyn tutaj, nie będę czytał, bo trochę nie ma czasu, ale do czegoś takiego, że właśnie wszystko powstało z takiej bezładnej materii, jak jest stworzonej, wcześniej właśnie tej takiej nieuporządkowanej, że właśnie Słowo Boże... Tak. Bo Słowo Boże jest jakby czymś, co uporządkowało tę materię w pewnym sensie, tak? I nawet w pewnym miejscu mówi, co dla mnie było szokowane, że to mógł być tak w postaci czegoś w rodzaju światła, nie? No to jest współczesna kosmologia. Właśnie, że się zaktualizowało, nie? List obu w słowie pisze, nie? No może przejdźmy dalej, tak? No to są cytaty biblijne, które wydają się, że rzeczywiście pasują do wizji Augustyna, tak? Ta ziemia była właśnie bezładem, to ta światłość na początku, tak? Zauważcie, że dopiero powierzchnię, tą powierzchnię suchą nazywa ziemią. To nie nazywa ziemią. Znaczy na początku jest ziemia, a to nie jest ta sama ziemia, która jest parę wersetów dalej, tak? Dobra. No i tak, no, tworzenia powołane do bytu zaczęły się w czasie rozwijać i stąd przed stworzeniem trudno byłoby szukać czasu, jakby przed czasem ktoś jeszcze chciał znaleźć czas. Czyli Augustyn zdaje sobie sprawę, że jak... Nie nazwał tego czasu przestrzenią, ale zanim Bóg stworzył w ogóle materię, no nie było czasu, nie ma czym gadać, nie? No a to już współczesna komisja teologiczna. W świetle katolickiej wizji przyczynowości Bożej prawdziwa przygodność stworzonego porządku nie jest niekompatybilna z posiadającą tę dzielnicę Bożą patrznością. Przy okazji uwaga, jednak Augustyn jest prostszy, który mimo wszystko. Boża przyczynowość i stworzona przyczynowość różnią się od siebie w sposób radykalny pod względem rodzaju, a nie tylko skali. Z tego wynika, że nawet efekt prawdziwie przygodnego procesu naturalnego może być częścią Bożego planu patrznościowego dla stworzenia. No nie jest to chyba taki język, który chcielibyśmy na co nie czytać, ale w gruncie rzeczy jest to samo, co święty Augustyn mówi, tak? No i tutaj komentarz księdza Granata, przecież bardzo, bardzo olbrzymiego znanego naukowca. Pogląd świętego Augustyna różni się bardzo od współczesnych teorii kosmogonicznych, pewnie,
Tak samo o ewolucji biologicznej, jednak świadczy o genialnej intuicji. Gdyby teologowie rozwinęli jego myśli, nie doszłoby na pewno do wielu naiwnych tłumaczeń, tak? No, tak. I Augustyn podkreśla jedno, to samo co podkreśla, na przykład Jan Paweł II podkreślał ewolucję, że nie można mówić tak, że owszem, badanie naukowe to jest w pełni dobre, natomiast na tym się buduje czasami narrację, która jest fałszywa i na przykład próbuję powiedzieć, że skoro jest, mamy faktory naukowe, to nie ma stworzenia, jest zbędne, tak? Pewna kategoria. To jest tak samo, jak niektórzy mówią, kiedyś to ludzie wierzyli, że Bóg zsyła kieruje, że Bóg tym kieruje, a dziś wiemy, nauka cudowna i tak dalej. Nie dostrzegają, że my wiemy, nauka w ogóle nie zajmuje się pytaniem dlaczego. Dlaczego to mówię, to nie wiemy. Nauka opisuje jak, na podstawie jakich warunków, co się stanie, to jesteśmy w stanie opisać, nie? Jesteśmy w stanie opisać na przykład w sprawie Coulomba, że dwa ładunki różnoimienne się przyciągają z taką a taką siłą, zależy od odległości ładunku i tak dalej. Ale dlaczego się przyciągają? Bo lubią. Tego nie wiemy, tak? Bo to nie jest pytanie naukowe, tak? To nie jest pytanie naukowe. Nauka opisuje jak, teologia opisuje dlaczego, generalnie. No i tak samo św. Augustyn tam pisze, że nawet bez przesady, jeżeli myśmy przyjmowali się do dni stworzenia, to w jednym miejscu na Ziemi jest już noc, a w drugim jest dzień, to właśnie o który dzień chodzi, nie? Takie różne zabawy intelektualne św. Augustyn, w sumie bardzo dużo tekstów poświęcił temu zagadnieniu, nie? Mało tego, mówi tak. Jeżeli natomiast ów człowiek, który został stworzony, już był ciałem i duszą, to przez owo tchnienie zostało przyznane dusze czucie, skoro człowiek stał się istotą żywą. Nie jakoby owo tchnienie przemieniło się w istotę żywą, ale jego skutkiem stała się istota żywa. Nie należy jednak rozumieć, że chodzi tu o człowieka duchowego, który stał się istotą żywą, lecz dopiero zwierzęcego. Czyli jakby mówi, że człowiek mógł powstać jako w pewnym sensie zwierzęcy, chociaż tu chodzi o co innego, naturę tak naprawdę, ale mówi o pewnym, tak to przynajmniej ja odczytuję, o pewnym przemóstwieniu w pewnym momencie tego pierwiastka zwierzęcego w człowieku. Słuchajcie, nawet teraz te współczesne teorie ewolucji mówią o czymś takim, bo staje przed naukowcami pytanie, bo o kim mówić jako o człowieku, nie? W którym momencie już jest człowiek, a w którym jeszcze tam jakiś małpol i tak dalej. I zauważają coś takiego, że człowiek przed mniej więcej 100 tysięcy lat, praktycznie, oczywiście są drobne różnice, ale praktycznie to jest człowiek współczesny, tak jak my, w gruncie rzeczy, tak? Natomiast przez przynajmniej 90 tysięcy lat z tego nic się nie działo. Nie było, właściwie człowiek żył na poziomie zwierzęcym i tak dalej. I nagle jest rewolucja neolityczna, no może czasem 90, no ale w każdym razie jest rewolucja neolityczna i nastaje i nagle jest wybuch kultury, no, rysunków naskalnych, kultu jakiegoś rodzaju i tak dalej. Tak jakby nagle w pewnym momencie człowiek stał się człowiekiem, tak? Oczywiście można się zastanawiać, jak to interpretować i tak dalej, ja nie chcę tutaj wchodzić, ale ewolucjoniści odróżniają w tej chwili człowieka biologicznego od człowieka behawioralnego. Oni mówią, ten wcześniej był taki jak my, ale to nie był człowiek, bo behawioralnie, co do stosunków społecznych, świadomości i tak dalej, sztuki wreszcie, abstrakcyjnego myślenia, nie był człowiekiem z punktu widzenia takim, jak mówimy dzisiaj o człowieku. Czyli 40 tysięcy lat? Wiesz co, nie chcę w tej chwili skłamać. Znaczy pierwszy to jednak mimo wszystko homo neandertalizm, co niektórzy twierdzą, że to był pierwszy taki gatunek człowieka, który grzebał swoich zmarłych i potrafił wytwarzać własne narzędzia, podczas kiedy przedtem te małpoludy różne potrafiły w świetny sposób wykorzystywać pewne naturalne elementy, natomiast same raczej nie potrafiły. Przepraszam bardzo, ja szybciutko, tylko jeszcze to do stylu, prawda? Tak. Kopernik o mitach heretyków.
Bóg wziął własnymi rękami krok ziemi, aby uleczyć człowieka. Spróbujmy zrozumieć, coż może oznaczać taki język. Oznacza to, że Bóg zaangażował się w sposób szczególny w stworzenie natury człowieka. Tyle. To właśnie przekazuje nam wielki prorok Mojżesz, jako że reszta stworzenia została powołana do istnienia rozkazem pustym w tym opowiadaniu, a tylko człowiek został uczyniony przez ręce Boże, czyli pokazuje to, że jesteśmy jakby no, czymś szczególnym. Jak nienarodzone dziecko znajduje się w łonie matki i rozwija się w tym, co je otacza od samego początku, podobnie Bóg, pragnął zaczerpnąć materiał ciała ludzkiego z ziemi. Druga połowa prezentacji tym kroku. Dziękuję.